Ło, a kto tam za liściami się kryje? To Magician Lini! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale z Genshin Impact. I dzisiaj, co dzisiaj, daily z kategorii daily, bo nie mam totalnie pomysłu, co mógłbym wrzucić. W sensie wróciłem dopiero co z małej takiej wycieczki tutaj, dwudniowej, w zeszłym tygodniu się odbyła. Tam miałem na zapas coś ponagrywane, coś tam TFT wrzuciłem, coś tam się w lidze wydarzyło. No ale nagle nie przestawię się na content z ligi całkowicie, nie? Także jest tutaj oto Genshinek. No i nie ma tematów, jest pusto, szczerze, no w Genshinie jest pusto, nie? Jest pusto, mamy event aparatowy. Dobra, żartowałem z tym, jest pusto, mamy event robienia zdjęć. Mamy event do robienia zdjęć, w ogóle ostatnim czasem zauważyłem coś, czasami gadam jakąś głoskę i dziwnie powietrze wypuszczam, przez co na mikrofonie to strasznie pierdzi, także was przepraszam. Postaram się tak, tylko będę mógł ograniczać, bo najczęściej to w ogóle się zdarza na początku filmu, jak zaczynam gadać, nie? No i tak to jakoś jest. Dobra, tej linii oczywiście sztuczka znikajka. Zrobię daily sobie już tak w ramach daily, żeby nie nabijać, bo chciałbym zrobić jeden bardzo ciekawy film, myślę. Czyli to, ile ze Simulanki można Encounter Pointsów zyskać. No a żeby zrobić to, to musiałem zrobić całą Simulankę, a tego no nie zrobię w ramach daily, nie? Bo bym teraz musiał usiąść, nagrywać, no i trochę by to trwało. Nie wiem, czemu obecnie rozłączył i połączył z Twitchem. Streama teraz nie ma, na szczęście. Byłby leak filmu. I tak to u mnie leci. No w Genshinie dzieje się, jak nie prawie nic, to można powiedzieć, że mało się dzieje. Ale za niedługo jest restart teatru i ja mam nadzieję, że teatr to nie abys. No i teatr będzie nowy do zagrania, nie? Bo jak znowu będzie to samo, oj hojo, bójcie się mojej opinii, bo będzie ona krytyczna. No i co, tak w ogóle to mija drugi tydzień tego patcha, czyli drugi tydzień banerowy też poleciał. No i ja mam takie pytanie do was, jak wam się gra? Czy skończyliście już Simulankę? Oczywiście pewnie będzie ta jedna osoba, która powiedziała, ale skończyłem dnia pierwszego, jak tylko wyszło najnowszy etap. Rozumiem, tak się też da. Znaczy ogólnie powiem tak, przyjemne do gry. Mi na mainie zostało nie za wiele, jeśli o to chodzi. Tak? O, nie zostało niewiele. Kirara Quest mi został tak naprawdę, jeśli chodzi o całą Simulankę. Także jest ona marginalna ilość, a na tym koncie nawet książki nie dotknąłem. Jeśli chodzi o to, to tak, jeśli chodzi o to, to tak. A, no i zaraz zobacz ten event fotograficzny. Znowu będę turbofotografem w Genshin Impact, też lepiej być fotografem niż jakieś durne PvE po raz kolejny z takimi samymi mechanikami, takie same areny dwuminutowe w kółko klepać. Jak wiecie, to ja areny hater jestem, nie? W ogóle tak sobie nieźle na tak zwane wakacje zrobiłem, bo wrzuciłem tą szczerą opinię na wyjeździe. No i miałem takie, no to se wrzuciłem, nie, na wyjazd, nie, będę miał co czytać, jak wrócę. No ale ja tak, no powiadomienia mi przychodziły oczywiście, nie. Patrzę w ogóle na te powiadomienia, używałem o wiele mniej telefonu. No powiem wam szczerze, to strasznie przyjemne było. W ogóle zorientowałem się, że o wiele więcej używam telefonu w domu, niż nawet jak gdzieś wychodzę. A tym bardziej jak coś zwiedzam, to praktycznie nawet zdjęć nie robię. Ale wracając, to ja się bałem, że to będzie o ja pierdziele, ale co nagrabię. Ale widocznie mam bardzo mądrych widzów, bo wszyscy wiedzieli, że w sumie to plus jeden byczku i że tak jest, to jest gówniane, że tak drama o, i że drama o nic. Nie wiem, do wczoraj ten film w ogóle nie miał żadnego dislike'a. Dzisiaj już ma, ale nie ma komentarza, że komuś się nie podoba, czyli to była pewnie taktyczna tak zwana łapka w dół i spier... No i nie dokończę, bo byłby brzydki wyraz. Ja jestem kulturalnym Jupiterem z Genshina. Ale to dobrze, szczerze to ja się cieszę, że... To się w ogóle kultura w komentarzach, to ja. To ja lubię i najbardziej mi się spodobał komentarz, że przecież Sky in the Vat jest fake, to nie może się opadać. No i tak w sumie na początku mi się to spodobało, jak sobie jechałem. Jak sobie jechałem, tak sobie zobaczyłem powiadomienia i takie, ej, no w sumie to jest logiczne, ale w sumie tak po dłuższym zastanowieniu już dzisiaj stwierdzam, że jednak no deszcz pada. Wiadomo, fajnie zimno jest, także prawdopodobnie odwzorywanie opalania jakiegoś też mogłoby zaistnieć. Także ten argument, o ile mi się na początku spodobał, tak przy dalszej jego analizie i przemyśleniach jest taki, no, dalej dobry, ale już nie taki celny. Chociaż widzę, że ten komentarz jest najbardziej lajkowanym komentarzem spod tamtego filmu. Dobra, to tyle co do spraw bieżących. Do spraw bieżących to jeszcze nie odzyskałem Core Krystali na Fragile, znaczy na tego, na kondensy. Po wielkim wydawaniu. Za to trafił mi się dobry artefakt, który po ulepszeniu był słaby. I tak zwana, no, można by powiedzieć, że stara bieda. I tam padało, a czy teraz to będzie padać, czy nie? Ach, prawda, Linie, to trzeba... Aż se postękam z tobą. Nie lubię jak pada, bo nie mogę Core Krystali zbierać. Magia magią, ale ja potrzebuję o te rzeczy, bo nie mogę pakować. Mam dosłownie z 3 sztuki. Ile ja tego mam?
Bieda z nędzą. No troszkę, troszkę mało, muszę przyznać. Ale to nic, bo teraz udam się na event, gdzie on jest. Dwa eventy są. PCG? Kto pytał? Tutaj. O, kamera! Asagiri Dedicated Fountain Camera, aha. Czyli pewnie wodoszczelna, czy coś takiego. Dobra, to jest evencik. A, no i właśnie, zaczął się nowy event, to chyba tyle dobrze. Powiem tak, wakacyjna mapa... Czy to, że nie jest wymagające, czy to jest źle? Ponieważ ostatnio, no, w zeszłym odcinku podsumowującym eventy i wersje mówiłem, że eventy są krótkie i że nie ma co grać. I teraz jest krótsza niż chyba zazwyczaj mapa wakacyjna i pod tym względem szczerze powiem, że to dla mapy wakacyjnej, jako mapy, jest dobre. Ponieważ to jest mapa na czas. I mapa na czas nie powinna być za duża. O ile jak eventy były za krótkie i nie było co grać, to było nie za dobre. Tak mapa wakacyjna, która nie zabiera 30-40 godzin gameplayu, jakichś ukrytych treasures, co musisz z poradnikami obić, to jest zdecydowanie lepsza forma. To approved 100%. Wszedłem w maila i chciałem powiedzieć jedną rzecz. Po pierwsze, Pikachu Face dostaliśmy item z bossa od Childa, no i to jest postać, trochę mem, przeze mnie postać niezbyt lubiana z pewnych względów. Wkurzyła mnie na początku, no i do teraz jest dość ważną postacią i praktycznie cały czas ją widzę, także... Well, chojo widzę, że ten, że mnie nie lubi za bardzo pod tym względem. Mogli wybrać każdego innego Fatui, wybrali Rudego, no cóż. Ale dał nam item z Whale'a, no taki o, tak sobie, z Narwala, bo czemu nie? No i tutaj stwierdził, że zobaczymy go w Natlanie The Nation of War. Także tutaj jest szansa, że go spotkamy poza Kapitano. Czy się cieszę, czy się nie cieszę? Średnio. Powiem tak, o ile jak jest go mniej, to mnie mniej irytuje. Ale tak to nie dla mnie postać taka mogłaby być NPC-em w questach i nie wiem, no nie lubię go, no. No nie polubiłem go i już mi się nie zmieniło. Tak mam go na C1 na mainie i nie gram nim od ponad 2 lat, także błędy przeszłości. A mam go, bo chciałem Rosario ogólnie, tak to miał C0 i szybciej go porzucił. Questik A, klasyczny bez voice actingu, także sobie go po prostu przejdę. Okej, okay, dialog nie za długi. A ile za questa dostałem? Pytanie za 100 punktów. Ile za questa? Miałem 4,8, a mam... 4,8? Zero encounter points? Naprawdę? To niemiło. Aha, i to jest codziennie. Przez ile dni? Za 6 dni się ostatnio odblokowuje, czyli na tydzień event. Na pełny tydzień. I pierwsze zdjęcia trzeba wykonać w Mondzie. I tam widziałem, że Wisha mam dopuszczenia. A to na odcinku. Można zawsze strzelić. Oprócz błękitnego nieba. Nic mi więcej nie potrzeba. Lecę na spota zrobić zdjęcie i widzę, że szybko gadałem, bo jest krótki odcinek. I ja się nie nadaję do opowiadania rzeczy, ja wszystko skracam, wszystko, jakieś szczegóły pomijam, ja muszę mieć prompter po prostu, żeby i wcześniej napisane, nie? Żeby coś prowadzić dłużej. Ostatnio to naprawdę się skupiłem. Przerobiłem ten film z szczerą opinią, to no nad nim, żeby go nagrać. Trochę potrzebowałem czasu i widzę już tutaj. Dobra. Ło, aż 3? Charge Attack, Anemo i Monstat. Charge Attack, Anemo i Monstat? Ready for anything. A to Jean. Okej, okay. I trzy serie się udały. Tak. Okej. Okay. Udało mi się zrobić pierwsze. Anemo from Monstat. Ej, to bardzo ciekawe w ogóle. Pod tym względem. Kogo można by tu dać? Sucrose? Ale nie każdy ma Sucrose. Nie każdy stanie to zrobić? Ale iter sesja. I co mi tutaj zaliczyło? Aha. No dobra. Czyli nie było to super wymagające. Skoro wystarczyło spełnić ten warunek, no... Mając Jean, warunki... Prepare to be amazed. Byłem w stanie spełnić wszystkie. A gdzie jest drugi punkt jeszcze? Aha, nagle tam się przenosimy. No dobra, widzę, że tutaj Mondstadt i Sumeru rozstrzał duży. I co tu trzeba wykonać? Okej. Okay. I co my tu mamy?
Elemental skill. Hydro. Hydro elemental skill. Hydro elemental skill. Kto by tu był najlepszy? Mouna. Zrób mi Mounę. Tak, to jest Arsia i Pneuma. O! Monsieniu Villet! By na to wychodziło. No, czyli nie zrobię wszystkiego. No patrz, Pneumy nie będę miał. Niestety. A i Furina by się do tego też dodała. No, tych dwóch postaci nie mam. Event fotograficzny, taki jakiś. Ni to dobre, ni to złe. Znaczy, wolę już ten event, niż mówię, niż te arenowe, nie? Bo może sobie przynajmniej jakieś zdjęcia porobić. A może ktoś znowu wpadnie na to, że jednak chciałby zostać fotografem z Tevat i się w te robienie zdjąć wciągnie. Jest taka szansa. Także event jako przelotówka, żeby odpocząć od biegania po nowej mapie. Uważam, że miejsce i czas i zaangażowanie, kiedy do niego jest potrzebne, jest w normie, chociaż znowu tutaj, jak wiecie, ja fanem rozdzielania tego eventu na wiele etapów, to nigdy nie byłem i nadal niestety nie jestem. Ważne, że się zgadza, primo. A ile tych encounter points w ogóle, tak swoją drogą? Swoją drogą, bo dwa odebrałem i to były dwa. O, proszę. Czyli dwa dni, żeby pełne mieć. I reziny mi się nie przepełniły, także jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć, czy przypełni mi się rezin, czy nie, no to uwaga, nie przepełnił mi się rezin na tym odcinku. Ja dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Na razie, hej, pa. Cześć!